Wilbone pile. A, one się tu pojawiają. A, bo tu są spawnery. To pisaliście mi o tym. Ale kurde, jak ja mam to tak szybko zniszczyć? Dobra, i musimy tu wejść i zniszczyć to szybko. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Valheim. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zabiliśmy sobie bossa. Była straszna, straszna burza. Ognisko mi zgasło, nie mogłem iść spać, więc musiałem tutaj biegać. W ogóle zaczęły mnie atakować te szarzeły duże takie, te silniejsze takie. I cały czas mi tu łażą. Zabiłem chyba z 3 w nocy. Więc no dość niebezpiecznie się tu robi, dość niebezpiecznie. No ale słuchajcie, ja muszę sobie przygotować strzały jakieś. Czy ja mam piórka? Mam 3 piórka. Tu mam jeszcze pióra, dobra. Pozbieram sobie krzemienie, zrobię sobie strzały. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku idziemy eksplorować mapę. Idziemy eksplorować mapkę, bo musimy znaleźć jakieś nowe rzeczy. Pisaliście mi o jakichś grobowcach, więc tym spróbujemy się dzisiaj zająć. W pierwszej kolejności to ja może naprawię sobie wszystko. W każdym razie zrobiłem 68 strzał, znaczy 60 strzał, 8 miałem. Pochowam niepotrzebne rzeczy. Uda, mam trochę. A nie, mam tu to. Mam jedzonko, dobra. Jedzonka myślę, że mi nie braknie. Okej, pięknie. Wiecie co, może jeszcze sprawdzę schematy. Czy ja nie mam przypadkiem jakiegoś plecaczka albo coś? Chociaż nie, plecak to ja mogę prawdopodobnie. Znaczy, nie jestem pewny, czy w ogóle są tu jakieś plecaki, ale wydaje mi się, że jak już bym miał mieć do zrobienia plecak, to dopiero jak zrobię stanowisko garbarskie. Dobra, w każdym razie możemy iść eksplorować. Musimy jakieś grobowce znaleźć, bo jak znajdziemy jakieś grobowce, no to wtedy będziemy mieli ten. Będziemy mieli. Kuźnię odblokujemy sobie. Co, może ja też to zjem? Wydaje mi się, że chyba wystarczy mi tyle mięsa. Tak się zastanawiam, kurde, czy nie dogotować trochę więcej, ale chyba. Chyba mi wystarczy. Zastanawiam się, czy takie krzemienie powinienem zbierać teraz, jak idę eksplorować. Wydaje mi się, że mogę. Nigdy się nie nauczę, kurde, strzelać z tego łuku. Dziki jak najbardziej musimy upolować, bo potrzebujemy dużo skór właśnie na to stanowisko garbarskie. Co to tam łazi? A, to szarzełek. W poprzednim odcinku zaatakował nas tutaj troll. Ciekawe, gdzie teraz jest ten troll. O, chyba tam stoi. No, to jest troll. Może spróbujemy go zabić z łuku. Ciekawe, ile mu zrobię obrażeń. Kurde, chyba nawet nie poczuł. O nie, ej, dużo mu obrażeń robię. O kurde, on kamieniami rzuca i wcześniej nie rzucał kamieniami. Ej, nie, dobra, jednak mu nie robię zbyt dużo obrażeń. I co to kurde, jakim cudem ja mu wziąłem aż tyle HP? A teraz kurde, mu nic nie robię praktycznie. Gdzie ty idziesz? Jakim cudem on nie dostał? Ej, to jest jakiś inny troll, bo w poprzednim odcinku troll miał pałkę miał. Taką miał ogromną maczugę. A ten to kamieniami rzuca. Ciekawe. Kurde, zmęczyłem się. Ale dał. No powiem wam, że nie jest łatwa ta walka. Kurde, co ty robisz z tą strzałą? No i zmarnowałem strzałę. No to jak jesteś zmęczony, to nie naciągaj w ogóle, no. Co za gość. Zmarnował strzałę. Ciekawe, ile on z takiego kamienia mnie może uderzyć, nie? Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dobra, dookoła domka, dookoła tego domku będę biegał. No, jest głupi, kurde, patrzcie co zrobił.
O, o, jednak nie jest taki głupi, jakby się wydawało. Domek zniszczył. Prawie. Oj, to było kurde niebezpieczne bardzo. To było kurde bardzo niebezpieczne. Dobra, ale chyba ostatni strzał, nie? O. No i co tu wypadło? Nowa część budowli, sterta monet. Kurde, za szybko to ten. Spodnie ze skóry trolla. Monety. Mamy monety, kurde. Skóra trolla. Monety, skóra trolla. No i tyle w zasadzie. Z niego wypadło. No. No to ciekawe, to ciekawe. Pewnie więcej tej skóry będę potrzebował, żeby zrobić pancerz. No ale powolutku zaczynamy sobie to zbierać. Powolutku sobie zaczynamy to zbierać. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli jakiś grobowiec. Byśmy sobie go mogli przeszukać. Więc wejdziemy do tego czarnego lasu. Chociaż kurde, tak szczerze mam nadzieję, że ten, że tych... że tych troli tutaj nie będzie tak dużo. Bo znowu walczyć tyle czasu z trolem, to naprawdę będzie ciężko. Mamy tu jakieś roślinki, zobaczcie. Zbieramy to oczywiście. Oset. No dobra, no strażnika lasu zabiliśmy, wygląda na to. Nie widzę żadnych troli póki co. Ale tutaj w zasadzie może być coś jeszcze... innego, nie? O, patrzcie, jakiś kamień tu jest i zatrzęsła się ziemia. O, jest troll. No to niedobrze. Ej, spróbujemy go ominąć. Nie będziemy chyba z nim walczyć. Chociaż z drugiej strony, kurde, fajnie by było ten. Fajnie by było te skóry sobie pozdobywać. Aczkolwiek, no ja zmarnowałem. No zużyłem ponad 20 strzał, więc chyba nie ma sensu z trollem walczyć. Przeczytajmy ten kamień. Legenda Szarły, dodano do kompendium. Strasznie długa ta notatka. Skrócę wam ją tylko. No kurde, te szarły wyrastają jak grzyby z dymiącej gleby. Rodzą się z rozkładu i kropel deszczowych. Kiedy dusza mordercy lub wielkiego grzesznika gnije pod ziemią, tworzy pustą cystę przyciągającą do siebie kamień, drewno i mech. Ciało pochłania mech, trzcina wplata się w kości, a szmaty owijają skórę. Z zasady nie potrafią chodzić, ale gdy nastaje noc, powstają z ziemi. Jeśli czytelniku zobaczysz jednego, wydobądź miecz, przebij go i wypuść broń. Albo podpal go pochodnią, gdyż lęka się płomieni. Okej, okay. Czyli jak będziemy walczyć z szarłami, to możemy pochodnią je straszyć. Ej, to w sumie dobra informacja jest, to jest bardzo ciekawa informacja. Dobra, tego trolla ominiemy. I szukamy jakiegoś grobowca, nie? I ewentualnie możemy sobie... Patrzcie, jakie ogromne złoże miedzi! To ja trochę wezmę tej miedzi, nie? No chyba sobie jaja robicie. Ej, usłyszał mnie chyba. No, ej, on mnie usłyszał chyba i mnie zaatakował, nie? Co ty mi masz do powiedzenia? Surową rudę należy uszlachetnić w odlewni. Okej, dobra, ale troll mnie goni. A to co to jest? Jakiś kurde... No nie, no co tu się kurde dzieje? Jakiś rytuał tu chyba szarły odprawiają. Nie no kurde, muszę zabić tego trolla chyba. O, a co to? Jagody? Dobra, ej, tu w tym lesie jest bardzo, bardzo dużo tej miedzi, nie? Chociaż nie, to nie jest miedź. Ale wygląda podobnie ten kamień. Ale w każdym razie tak czy siak jest dużo miedzi. A tu co mamy na tym kamieniu? A
A, to dobra, to jest ten kamień z szarłami. Dobra, 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 uciekamy, uciekamy. Oszaleję z tym szaszełkiem, nie? Co za kurde dziad jeden przeklęty, no mnie będzie denerwował. Uciekł. Dobra. Strzelamy do tego trolla, ja szybko zabiję tego trolla i ten, i będziemy kontynuować zwiedzanie. Sprawdzimy sobie ten rytuał, co one tam odprawiają, co to kurde się tam dzieje. Co to było? Ej kurde, jak zwiększyć kondycję, ja pierdzielę, i to jest... masakra jakaś. O kurde, a to co to jest? Grabowiec chyba znaleźliśmy. O ja pierdziu, ej szkielety. Ej, może miecz zdobędę z takiego szkieleta? Szkielet z gwiazdką. Ała! Ucieczka, 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 ucieczka. Ej, dobra, troll zrezygnował. Gdzie szkielet? Co tam się dzieje? On się bił ze szkieletem. Idę tam sprawdzić, co za lucik jest z niego. Siup. I ucieczka. Patrzcie, widzieliście? Znalazłem coś. A tu co to jest? Wow. I pomagają mi! A, jednak nie. Znowu zabił szkieleta, nie? Dobra, i super. Drewno pozbieram. Fragmenty kości, proszę bardzo. Coś będziemy mogli na pewno z tego zrobić. I tam były ruiny, to prawdopodobnie grobowiec jakiś, skoro szkielety z niego wyszły, nie? I robi się jakaś kurde dziwna mgła. Uciekaj! No nie, nie strzeliłem. O nie, patrzcie, tam jest jeszcze szarzeł. Będzie mnie denerwował. I kolejny, zobaczcie. Zrobiło się ciemno i zaczęły wychodzić, nie? Kurde. Ej, niedobrze, kurde, z tym trollem walczyć tak. Dobra, i chyba jeszcze jeden strzał wystarczy. Dobra, leży. Wyciągamy maczugę teraz. Co to tam ucieka? To szarzeł? Mogę coś przegryźć. No na razie nie będę nic gryzł. O co tu się dzieje? W samą porę. W 10 świecie. Ej, rzucił kamieniem ten! Ja pierdzielę i nie przeczytałem tego, no. Przeklęty szarzeł, no. I dobra, i patrzcie, tutaj mamy jakąś jaskinię, to może być grobowiec, nie? A co to są za ruiny? Idę sprawdzić jeszcze. Bo stąd te szkielety wyszły chyba. O, jest jakiś szkielet tam. O nie, łuk mi się zepsuł. Kurde, i łuk mi się zepsuł, jak ja mam zabić tego szkieleta? No, skąd te szarły się biorą? No! Ej, tam musi być jakaś skrzynia, może tam będzie jakiś miecz dla mnie, albo coś. Idę, chociaż ten kurde... Wiecie co zrobimy? Zjem to i zjem to. Ten szkielet mnie ma na hita, nie? Kurde, no nie trafię go. Dobrze, że on mnie też nie trafił, nie? A, i zniszczyłem schodki, kurde, no to super. Teraz tam nie wyjdę. I przyszły szarły. A jest jakaś skrzynia i nie ma tu nawet jakiejś z żadnej skrzyni. I szkielet spadł, patrzcie. A czemu tu skrzynki żadnej nie ma? Auć.
Oj, maczuga mi się zepsuła. No to kurde, bardzo niedobrze. Dobra, i musimy spadać do bazy. Dobra, ja tu zginę. Dobra, uciekam do bazy. Uciekam do bazy i ten. I naprawię rzeczy i pójdziemy sobie do tej jaskini, która gdzieś tutaj była. Mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć. Widzimy się za moment. Co to kurde jest? Szarzył czarownik. O ja pierdziu. Czy to oni tutaj ten rytuał robili, czy coś? Ja pierdziele, ej. Ale tu jest kurde niebezpiecznie. Ale tu jest kurde niebezpiecznie. Ej kurde, jakbym jeszcze jednego trolla upolował, to mógłbym sobie cały pancerz zrobić. Ej, zrobimy sobie taką tunikę i zrobimy sobie na razie spodnie. Hełm zrobimy sobie później, jak upoluję jeszcze jednego trolla. Może do tej skrzyni schowam stary pancerz. O, i pięknie, mamy nowy pancerz. Jeszcze tylko hełmu nam brakuje. Ja sobie, słuchajcie, przerobię jedzonko trochę. Pisaliście mi, żebym ugotował te ogony Nixy, to sobie ugotujemy te ogony Nixy. To schowam, to schowam, to schowam. No i potrzebujemy więcej skrzyń, kurde, potrzebujemy więcej skrzyń. Życie 25, kondycja 5. A to ile daje? 36. Ej, to kurde, te ogony są słabe. W ogóle był jakiś update. Nie wiem dokładnie, co się zmieniło, ale jakiś update'ik był, więc fajnie. Ja tam jestem zadowolony. Coś tam zbalansowali, żeby można było używać różnych typów broni, czy coś takiego, kurde. Sporo zmian. Jak wchodziłem do gry, to widziałem informacje, ale jakoś nie chciało mi się tego czytać. Więc po prostu wszedłem do gry i... No i jestem. Ugotuję sobie jeszcze to jedno mięsko, żeby mi już nie zajmowało miejsca tutaj w ekwipunku, bo ono mi się nie zmieściło do skrzynki. No i lecimy, słuchajcie, do tej jaskini, którą tam widzieliśmy. Wydaje mi się, że to jest ten grobowiec chyba. Możliwe, że znajdziemy potrzebne materiały, żeby zrobić kuźnię. A fajnie by było, jakbyśmy sobie kuźnię zrobili, no bo odblokujemy sobie nowe materiały jakby, nie? O, szarzył czarownik. O nie, co on tu zrobił? Wymioto jagody jakieś zdobyłem. Mogę zwymiotować jedzonko i zjeść na nowo. W sensie, może nie to zwymiotowane jedzonko, ale w sensie wiecie, jakbym zjadł... A tu co to się stało? Szyszka jodły, jakaś jodła tutaj się przewróciła, pewnie troll ją zwalił. Dobra, ej czekajcie, ja muszę znaleźć te ruiny, bo jak znajdę te ruiny... To znajdę też... Jaskinie. I chyba ruiny były tutaj, nie? Tutaj mamy ostatnie miejsce odkryte jakby. O, są te ruiny. No to jaskinia była gdzieś tutaj. Wejdziemy sobie do tej jaskini. O, dobra, tu jest. Kurde, nie mogłem znaleźć. Dobra. Wejdź. Kurhany. Schronienie. Ej, jestem w schronieniu, ale jaja. O kurde. Coś słyszałem. O! Ale mu naklepałem. A tu co leży? Trofeum szkieleta. Słychać więcej szkieletów. Strasznie tu jest kurde ciemno. Dobra, mamy kolejnego. Ała! Pochodnia. A czy mogę na przykład pochodnię i maczugę trzymać? Mogę, ej, dobra, to bez tarczy chyba sobie będziemy musieli tutaj dać radę. Mam jakieś drzwi. Co to było? Kurde, ja go biję po głowie, a on i tak machnął tym mieczykiem swoim, kurde. Maślak żółty, podnieś. No podnoszę, kurde, pewnie, że tak. Co tam się, kurde, dzieje? I tam coś się, kurde, ten teguje. Jakieś skarby chyba. I ten jest jakiś mocniejszy.
szkielet z gwiazdką tu jeszcze jest. Dwa szkielety plus... O, idzie szkielet z gwiazdką. Dobra, pierwszy cios. Nie mogę blokować, jak pochodnie trzymam chyba. Nie, ej, zablokowałem. Czy co zrobiłem? Dobra, a gdzie jest lucik z niego? Nie ma. Dobra, idziemy dalej. Pochodnia mi się zaraz zepsuje. Ej, kurde, tam jest jeszcze jeden szkielet. Evil Bone Pile. A, one się tu pojawiają. A, bo tu są spawnery. To pisaliście mi o tym. Ale kurde, jak ja mam to tak szybko zniszczyć? Dobra, i musimy tu wejść i zniszczyć to szybko. Dobra, mamy to. Ej, to ja tam w lesie prawdopodobnie też spawner widziałem. Dobra, weźmy złoto. Bursztyn. Perła z bursztynu. Monety. Bursztyn. Skrzynia. Więcej monet, jakieś strzały, o, jak najbardziej, bursztyn i rubin. Pięknie. O rubinkach też mi pisaliście, to dobrze, że znalazłem. O, jakiś rdzeń pomiotu. O, piec mamy. Piec nam się odblokował, czyli będziemy potrzebowali tego prawdopodobnie więcej. Prawdopodobnie. I mamy jeszcze starzec, lokalizacja jakiegoś bossa. Ale to nie jest boss z Czarnego Lasu. Więc no, do tego pójdziemy sobie później. Ale fajnie, fajnie, że mamy lokalizację. Tutaj widziałem jeszcze jedną skrzynię. Spokojnie, nie ominę tego. Mamy maślaka. Gałąź jakąś, no i skrzynię. O, i kości jeszcze. A tu w skrzyni mamy więcej strzał. Kurde, z shiftem cały czas klikam. Nie wiem dlaczego. I kończy mi się miejsce w plecaku. Bardzo kurde niedobrze. Co to, ej, za dźwięki? O kurde. Siewca zarazy. A weźmy spróbujmy z łuku. A, kurde. Nie, bo mi się maczuga zaraz zepsuje, ale wiecie co? Możemy jeszcze tym. Auć. Możemy jeszcze maczugą, toporkiem walczyć. I toporek ma w ogóle chyba większe obrażenia, tak mi się wydaje. Ej, czy ja jestem zarażony czymś? Tak, jestem trucizną zarażony. Nie możemy się dać trafić, kurde. Weź machnij tym. Pięknie. Teraz ja machnę. I dobra, ale toporek jest chyba wolniejszy. Albo to kwestia moich umiejętności. Ej, dobra, ale kurde, dobra, ja maczugę wyciągam. Maczuga jest zdecydowanie szybsza. Ja się muszę uleczyć, kurde. Umieram. Jeszcze tego brakowało, żeby mi łucznik tu strzelał, nie? Ała, trafił mnie! Ej, dobra, ja się muszę podleczyć. Szybko. A szkielety się chyba cały czas pojawiają tutaj. Kurde, ej, najgorzej. Czym się mogę uleczyć? Trochę lipa, bo ciemno, nie? Ja nie wiem, czy widzicie coś. Mam nadzieję, kurde, że widzicie coś, no ale... Ta pochodnia mi się już kończy. O kurde. Ej, tu szkielet w ogóle leży na tym. Ciekawe, czy on wstanie, kurde, stąd. Szczątki kościotrupa podnieść. I mamy więcej tych. Ej, tu jest jakaś tarcza, szkoda, że tego podnieść nie mogę. Cały czas coś słyszę. A to co to jest? Monety? Więcej tych? Cały czas chyba jakieś szkielety się tu pojawiają. Cały czas coś słychać.
Patrzcie, no nie ma tu nic. Drzwi były, a nie ma nic. Dobra, zamykamy te drzwi. Zamknę sobie też te drzwi. Chociaż w sumie tu już te spawnery są załatwione, więc no nie ma co. Tutaj mamy ostatnie przejście. Tak jest, tutaj mamy drzwi. I ja słyszałem jeszcze jakieś szkielety. Ale nie ma, patrzcie. No nie ma, dziura. W sensie ślepy zaułek, koniec gry. Ej, no to mamy całe zwiedzone. Ile mamy tych? 7 części takich mamy. Szkoda, że nie mogę tutaj sprawdzić schematów z workbencha. Ej, ale cały czas słyszę szkielety jakby. Może kill offem, ej. No nie. Maślak. Co tu za dźwięki są w takim razie? I dobra, to w takim razie ja zabieram te kamienie. I idziemy do bazy. Bo stąd chyba mamy wszystko. Musimy sprawdzić schematy, bo ja nie jestem pewny, czy ja jeszcze więcej tego potrzebuję, żeby zrobić kuźnię, czy co? Prawdopodobnie będę tego więcej potrzebował, bo wy mi pisaliście, żebym zrobił chyba 5. Co to kurde było? Szkoda, że miecza sobie nie mogę zabrać. 5 jakichś przetapiaczy, jedną tą, czy coś takiego. W każdym razie, no, będziemy potrzebowali tego więcej niż, wiecie, no, po jednej sztuce, nie? Więc na pewno będziemy musieli więcej takich krypty zwiedzać. Kondycja by się przydała. Ała! Oj, pałka nam się zepsuła. Ale bardzo, bardzo kurde dobrze, że te trole upolowałem i mamy ten pancerz. Wydaje mi się, że ten pancerz mi pomógł bardzo tutaj w tej jaskini teraz. No dobra. Wracamy do bazy, chociaż fajnie by było, kurde, mam łuk, nie? Mam łuk, mam dużo strzał, fajnie by było jeszcze jednego trola upolować zanim wrócimy do bazy. Bo wtedy zrobiłbym sobie hełm. Tylko ja nie jestem pewny, czy ja tu w ogóle trola znajdę. Ach, kurde, tutaj mogłem sprawdzić, ile potrzebuję. Potrzebujemy 10, żeby zrobić odlewnię i żeby zrobić piec do wypalania. Tylko tych piecy chyba muszę zrobić więcej niż jeden. No ale na razie po jednym by nam wystarczyło, nie? Więc kurde, szkoda, bo będziemy musieli znaleźć jeszcze jeden grobowiec. No to niedobrze. No to niedobrze. W takim razie, kurde, ja chyba będę musiał jednak wybudować ten. Wybudować będę musiał... Nie wiem, czy ja na tym skrzynię postawię, kurde. Coś mi pisaliście, żebym zrobił właśnie takie podłogi, tylko że... No nie wiem, coś mi tu, kurde, nie pasuje. Dlaczego ta podłoga jest taka malutka, nie? Dobra, tak postawię i połączmy to do tego. I wybudujmy tu na całości. Zobaczmy, czy w ogóle będziemy mogli tutaj skrzynię postawić. Meble, skrzynia. Mogę, tylko nie mam tego, nie mam drewna. Idę po drewno. Nazbieram sobie drewna, przygotuję sobie skrzynki, pochowam sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy. Dobra, no i pięknie, mamy skrzynki. Tylko teraz jakoś przyzwoicie by się to przydało posegregować, nie? Ale dobra, no tym się to ja już będę zajmował kiedy indziej. Nie będę was zanudzał sortowaniem. Dobra, więc mamy sporo nowych rzeczy. Mamy perły z bursztynów, rubiny i rdzeń. Pomiotu surtra. I to potrzebujemy właśnie, żeby zrobić piec do wypalania. I generalnie to jest nasz cel na najbliższe odcineczki. Będziemy musieli też upolować trola na pewno, żeby zrobić sobie hełm jeszcze ze skóry trola. To by było super. No i wydaje mi się, że będziemy musieli budować nową bazę, żeby zmieścić wszystkie te piece i tak dalej, żeby to kurde magazyn jakiś wybudować. Fajnie by było mieć jakieś przyzwoite miejsce, chociaż wiecie co, no możemy tutaj zostać niby, nie? Możemy tutaj zostać, bo tak naprawdę ja mogę zrównać z ziemią ten domek i wybudować sobie nowy całkowicie. A to by było fajnie, bo jakbyśmy mieli budować jakąś wioskę, to moglibyśmy jakieś tutaj mostki spróbować nad tymi rzeczkami robić. Kurde, no nie wiem, troszeczkę tutaj jest ciasno i górka jest straszna, nie? To jest troszeczkę lipa. A jak wyrównam teren, to nie będę miał trawy takiej ładnej. Więc nie jestem pewny. Dajcie znać, czy powinienem znaleźć jakąś lepszą miejscówkę na bazę i zacząć sobie już pomału tam, wiecie, budować, czy co.
W następnym odcineczku, słuchajcie, myślę, że już sobie wybudujemy piec. I ja sobie może poza odcineczkiem poszukam grobowca, ale na odcineczku poszedłbym do grobowca chętnie, no bo wiecie, coś nowego może być w grobowcu takim? Czy coś? Nie wiem, tak mi się wydaje, więc tak sobie prawdopodobnie zrobimy. No ale to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!